Dobra, robimy kolejną misję. Wiem już dlaczego tak ścinało. Po prostu muszę mieć grę na pełnym ekranie. I wtedy ładnie wszystko płynnie chodzi. Mamy kolejną misję, robimy ją. Nie wiem o co chodzi. Zobaczymy. Jakiś uruk albo ork chce, żebym go uwolnił. Nie wiem o co chodzi. Nie pamiętam już tej gry. Wrogowie Saurona nieustannie wyzyskują pomniejszych orków w swych brutalnych walkach o władzę. Zbadaj jak możesz wykorzystać moc upiora, opanowując uległe umysły i niszcząc armię wroga od zewnątrz. Imię jednego z orków szczególnie wyróżnia się w tym morzu słabości. A, czyli to nie jest uruk, to jest po prostu ork. No dobra. Zobaczmy. Bo uruki są tworzone. A orki są zapłodnione, nie? Pouring poison in your ear. Oh, but you cut these ropes. Ratbag will tell you everything. Szczurnik? O Boże, jakiego szczura mamy. Now what would you know that all these other dead orcs did? Go ahead, you bastard! Do it! I'll die, and you'll know nothing! Maybe I'll grant your request. End your misery. No. It's just that, look, those slaves are no match for the orc army. They're skinned as barrelfish. Ratbag can teach you the ways of the orc. Ratbag can make your plan work. We're going to find out what you know. This orc original, więc. Wybierz Gorota za pomocą WASD, okej. Gorot Kargołap. Kapitanowie i kapusi wyjął podczas przesłuchania wszelkiej informacji na temat celu. Ale nie wiem, wiem, że to już było z 10 lat temu, ale kurde, pamiętam, że w tej grze chyba się przejmowało orków, żeby byli naszymi jakby, no może nie przyjaciółmi, ale sojusznikami. A na razie tego nie widzę. Dwa bazy poznać mocne i słabości. I go strach przed Kagarogorami przemieni go. Czekaj. Jeśli spojrzysz do niego Karagora, ork nie będzie w stanie wykorzystać swoich niektórych atutów i stanie się łatwiejszym celem. To jakim cudem ten ork się nazywa coś tam. No, Gorot Kargołap. Jeżeli on się boi Karagorów. Wyczuwam lekką hipokryzję jak w Fame MMA i influencerach, ale dobra. Dobra, mamy słabości i mocne strony. Nachowałem stronę. Gorot podczas również pewnej mocy strony jest niewrażliwy na ataki z dystansu, więc nie raź go w ten sposób. Mocne strony. Niewrażliwy na ataki z dystansu. Mocne ataki uderzenia w zwarciu, które nie można skontrować. Przywódca ma w pobliżu grupę popelczników. Ale słabe strony, wrażliwy na ataki wierzchowców, strach przed Karagorami. Więc łatwo go można załatwić, jak będziemy mieli Karagory, nie? Dzięki, szczurnik. Your problem, Ranger. It's the war chiefs. Strong leaders they are. A to ich jeszcze nie poznałem. Something would have happened to them, then they wouldn't be able to stop your little insurrection, would they? I would hunt them down. How? They're not very popular around here, and they know it. But you can find them. Oh, yes. Ratbag will show you the way. You help me. I help you. Widzicie, my jesteśmy wyrzutkami. On jest wyrzutkiem. Dwóch przegrywów się dobrze dobrało, nie? No dobra, szczurnik, to idziemy. Widzisz, Talion? Dobraliśmy się dobrze. No i widzicie, jak teraz ładnie chodzi? At least an Uruk will stab you in the front. Most likely the throat. We have similar goals, Ranger. See, you want to kill the captain, and
Somebody's got to take his place. No tak. Somebody like Redbag. So każdy ma tu coś dla siebie do odegrania, nie? Ja go zabiję, ty zajmiesz jego miejsce. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. Oh fuck, co jest? How did you get free, scum? O, Ratbag chyba ciebie nie lubią. Obrońcy będą blokować ataki z przodu, więc musisz... Okej. Okay. Get the ranger, not me! He's a much easier target. His sword's broken. Leave the Fremen alone and face me, Uruk. This is your... Not me. The Rangers made us far more tender. Let's stop go. Ooh, o, sorry, szczurnik. Ranger, quickly! I don't do well with pointy ends shoved into me. Poczekaj, no kurde, nie dam rady. Well done, Ranger. Dzięki. Now, just picture all these corpses as Goro. W ogóle nie masz żadnej broni czy coś? Pazurami mogłyśmy się bronić. Smug piece of dung he is. We come to blows his fall back as Ratbag can remember. Still, Ratbag never wins. Last time, he kicks Ratbag into the Caragor pit. All the others laugh as the Caragor bats Ratbag around like a yarn ball. Widzę, że szczurnik to będzie taki fabularny śmieszek, co? No ja wiem, że on nie lubi Karagorów. Damy radę. Gorov's always in there. Never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Splendid. Nadal mnie zastanawia, kim jest ten elf, nie? That's military genius, that is. Kurwa, ile tu jest tych uruków. What was that? Nie wiem, starej zapytaj. Nieprawda! To nie ja! Kuźwa! Nie mogę zabijać, ja pierdzielę. Kuźwa, szczurnik, ty jesteś taki nieprzydatny, że naprawdę. Wszystko muszę robić sam. Nie będę go zwabiał, bo... Muszę się dostać tam. Kurwa, ten teraz tu idzie, ja pierdzielę. Więcej tych debili tu nie było, nie? Kurwa, przejdź. Dobra, teraz szybko na górę. Okej. Okay. To jest jakiś ul. Ty, jak mam go? Clear out your ears, you filthy glob. This looks like a good spot to get some shut eye. Okay, ma jakąś obstawę, tak? Gorov never comes here.
He's always by the hunting camp. Aha. Czyli on tu nie przychodzi, czyli obóz łowiecki. Hunting camp. So much for him always being in the same place. A captain who fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Goroths to work. No tam on się boi Karagorów, więc się nie dziwię, że on tu nie przychodzi, nie? O kurwa. If I was as big a pain as Ratbag, they'd drown me in the Sea of Norden. No już o szczurniku tam gadają, kurde. We're close. Now, which one of this filth is Goroth? Dobra, to jest Goroth. Wypuśćmy go, zobaczmy kto, kto się będzie bał. Dobra, i mamy go. O kurwa, nie ten. No, kurde! Talion, biegnij! Gin, kurde! Dobra, mamy go. Jebany oszust. Raporty bytelne podsumują się zakończenia walki o władzę i zmiany wpływów w armii Saurona. Aha, bo dobra, między Gorothem a Szczurnikiem. Tak to działa. Szczurnik zajmuje jego miejsce, okej. Trochę taki kabaret Beka, nie? Bo nic nie zrobił, ja mu pomogłem. Gościu, bo nic się zaraz zajebią. That's the filthy corpse I need you to carry! Now go! Go! Say your fish! Daj im dowód! Głowę czy coś! Be respectful, you dunghill worms! It'll be your ear next time! Ratbag is your captain now! Let's go take a gander. Trochę tak mi się nie podoba, że ucho to jest trofeum. Ja bym wolał, żeby całą głowę przyniósł. Głowa by była lepszym dowodem niż jedno ucho. Ale to są Urukowie, to się nie ma co dziwić, nie? First I'm resurrected by a wraith, now I am working with an orc. What could possibly be next? We must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they hate us. Cicho tam? Uwalniajmy Karagory. Nie wiem, są pszczoły chyba.
ja pierdzielę, ile misji mi się odblokowało. Tu jest dalej w górę hierarchii. Tu jest wspomnienia tego elfa. Teraz się zastanawiam, co robić. Bo bym sobie jakieś informacje zdobył. Informacje są tak... Jak się łapało? Ty, jak się biorą informacje? Na pewno nie tak. Ty, bo gdzieś tu mam jeszcze jakąś pięść, a nie widzę tej pięści. Aha, dobra, to jest z tym wygnańcem. Jak się opuszcza? Mam kolejną umiejętność. Dobra. Jest ta runa. Tutaj. Nani here, Gelar Mordor. Dobra. Nie wiem jak na razie. Kurwa, jak ci schodzi? Nie wiem na razie jak... z walką o hierarchię. Ja bym wziął te wspomnienia tego elfa, bo... bardziej mnie to ciekawi, co się... o co z nim chodzi, nie? Ja się chciałbym dowiedzieć, kim jest mój kim jest mój pobratyniec w walce? Z kim ja jestem połączony? Dlaczego nas ta klątwa połączyła, nie? Tego bym się chciał dowiedzieć. A co to? A, odnowienie życia, nie? Życia mam dużo. Ale widzę, że po drodze mam jakieś... Jakieś pizdy biegną. O co tutaj chodzi w tym? Podziel tych niewolników, twojące dni... Zabij strzygących ich urków i uwolnij więźniów. No dobra, spróbujmy. Trzeba pomóc swoim, nie? Zabij dwóch hurpot za pomocą ściągnięcia. I'd rather just hack away at me enemies, nice and close alike. Try my patience, and you'll be supper. Come.
me down or kill me. I don't care which. Ci. Na razie się nie odzywa, jakbyś mógł. Look, there's been a murder. Is that you, Ranger? Come me down quickly. What? Did you hear that? We can't rescue our friends alone. Will you help? The Ranger! Doctor Haves! Time to flee! Oh, kurwa. O kurwa. Dobra. Jeden uwolniony. I saw you break that tool. Pretty funny. More funny when I break your arms. Zostaw go w spokoju. Uciekaj. Don't stop fighting, Ranger. Dobra, tu możemy zrobić zamieszanie. Czekaj. If you break all your tools, we'll just make a dick with your hands. Puścił Karagora. The Ranger. After him. Kurwa, nie tak miało to wyglądać. Dobra, oni się zajęli Karagorem, więc mogę go uwolnić. No i zajebiście! Pięknie. Teraz możemy iść tutaj. Nie, dlaczego nie... Nie wiem, czy jakąś złą grę pamiętam. Czy po prostu jeszcze nie ma tego, że mogliśmy mieć jako orków, czy tam orków, uruków, sojuszników, a jeszcze nie mogę tego robić? Bo pamiętam, że takie coś było, nie? Ale chciałbym się właśnie, idę teraz, chciałbym się dowiedzieć, kim jest ten... Tak jeszcze na koniec odcinka, chciałbym się dowiedzieć, kim jest... nasz widmowy kolega, no. Kurwa, jakiś feldusz tutaj jest, to muszę uważać. Nie znam go, nie wiem, kim on jest. Tę istotę Golluma przyciąga upiór, którego nazywa się Jasnym Panem. Wasze losy są w jakiś sposób ze sobą powiązane. No dobra, zobaczmy. Desecrate one more body and you'll
troops will join them. Naprawdę ten voice actor, co udaje Golluma, robi to dobrze, nie? Dobra, Tylon i panie tajemniczy elfie, idziemy. Może się czegoś więcej dowiemy. Golum! Poczekaj, no, ja się tak wspinać nie potrafię. A nie, sorry, potrafię, ale no, poczekaj na mnie. Dobrze. Czekamy. Niech sobie przejdą. Pójdziemy dalej. Ladbug? Ladbug już nie żyje. Zabiłem go niechcący tak po drodze. Nie, naprawdę ten aktor głosowy to tego Golluma to robi perfekcyjnie jak ten oryginalny, nie? Nie wiem jak on się nazywa, ale wiem, że on też podkładał głos w Vox Machina, nie? W tym serialu. Dungeons and Dragons. Polecam, bo to jest taki serial animowany dla dorosłych, nie? Na pewno się każdemu spodoba. To jest, kto jest dorosły. Nie, no dobrze, to naśladuje, no. Bright Master! A co ja mam zrobić? Odszukaj relikt. A, dobra. Your friend seems quick to lead us to danger. Knowledge of my past is worth any trial. To fuck, co to za dźwięki? Boję się trochę. Aha. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie mam iść.
Czekaj, stąd jest on, dobra. Mam jakieś tu dziwne dźwięki. O, o, o. Dobra, mamy. Wow. Okej. Ktoś wykuwa coś. Czekaj, czekaj, czy to jest nasz wysłannik, jego rodzina, czy co? Chyba tak. To jest wysłannik Saurona, bo miał takie oczy chyba, nie? I daje mu to coś. Młot. It is so fine a gift. Dobra, okej. Okay. To był nasz gościu. Zostaw to! To nie jest twój precious. Dawaj go, Talius. No dlaczego? Chciał nam zabrać koronę. Why do we chase these dreams? They offer no answers, only more questions. These are not mere dreams. With each vision, my power grows stronger. No oby. Oby się przydała ta siły. Pokonaj? Ty widzisz, ile ich jest? No dobra. Aha, bo one są na hita. Naciśnij R. Wow! Upiorny błysk! Mroczne gule. Żaden mnie nie dotknął. Aż dziwne. Kurwa, dużo ich tu. Dobra, jednak mnie dotknęły, ale nie zabiły. Halfling Golem will betray us to the Black Hand the first chance he gets. He has no love for the Dark Lord. That creature has a part to play in the fate of all Middle-earth. I can feel it. The Dark Lord will gain. Umiejętności. Jeden punkt ulepszenia, no to możemy wydać go na to. Atrybuty. Więcej życia, to na pewno. Uzbrojenia i runy. Przy każdym trafieniu krytycznym. O, o, o. Dobra, 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 ale ja sobie jeszcze tutaj pójdę, przejmę punkt kontrolny, jak jestem tak blisko. I sobie zakończymy odcinek. Wiem, że te
odcinki z Shadow of Mordor są krótsze, ale to przez to, że... No wiecie, jaka jest nowsza gra na kanale, Banishers of Ghost Eden, która mnie bardzo zaciekawiła, bo to jest od Life is Strange, twórców i Vampira, a Vampir też mi się podobał, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Więc zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, mam nadzieję, że Shadow of Mordor wam się podoba i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Mam nadzieję, jeżeli Banishers of Ghost Eden mnie za bardzo nie wciągnął. Pa, pa.